Teraz pokażę, jak można fajnie wykorzystać tą drabinkę na inferno. Jak szybko wejść. Jak nie dać się zajebać. No. Patrzcie na filmik. Szybkie wejście. Na bananie nas może ledwo widzieli, ale nie zdążyli nic zrobić. Sobie poskanujesz. I proszę, tutaj. O. Nie schodzimy z drabinki, żeby nas nikt nie zabił. Cofnę ten moment. Cofnę ten moment i pokażę. Teraz jesteśmy tutaj w połowie drabinki. Nie musimy schodzić na dół, żeby przejść w tamto miejsce dalej. Po prostu naciskamy spację, zeskakując z drabinki. W zwolnionym tempie pokażę. Klata mi coś tutaj wysyła za głupoty. Przelecieliśmy ładnie, nie było nas widać. I o to chodzi. Tu też z drabinki można fajnie banana sprawdzać, o takim sposobem. Jak kogoś zobaczymy, po prostu uciekamy albo naciskamy spację i odskakujemy. Też szybki sposób schodzenia. Taka niby zwykła drabinka potrafi. Teraz mała zabawa z kratką na inferno. Jak przyspieszyć przejście przez kratkę? Tutaj coś sobie odpierdalam. No, z tej strony to normalnie na kucaku się wchodzi. A tutaj można tak fajnie wskoczyć. Tak jak teraz. Albo nawet można lepiej, jak się popracuje nad tym. Teraz mi nie wyszło. O, teraz tak. No wiecie, ja dużo nie trenowałem już tego. To nie wychodzi za każdym razem, nie? Teraz było ładnie. No mniej więcej o to chodzi. Teraz przykład użycia AWP. Konkretnie skok i strzał. To było normalny skok. A to był ulepszony z zatrzymaniem się w powietrzu. Patrzcie, lecę i w połowie się zatrzymuję. Hardcore. Magia. Tylko strzelać nie umiem. I teraz było idealnie. Po prostu zatrzymujemy się w tym momencie, co chcemy. Tutaj przykład skoku bez zatrzymania. Fuj, daleko i niepotrzebnie. Możemy tylko zginąć. Teraz Aztek, no. Wydaje się to banalny trik, ale nie każdy wie, że na Azteku, kiedy przechodzimy mostem, to słychać właśnie taki o odgłos burzy, nie? To samo dzieje się, kiedy przejdziemy tymi schodami. Fajne, nie? Prosty trik, a pomaga. Od razu wiemy, gdzie są terroryści, czy tam CT. Teraz fajne wejście z blaszaka, znaczy z daszku, blaszaka do blaszaka. Przez okienko. Trzeba tak zakręcić w powietrzu i wbić się w okienko na kontrolu. I jesteśmy w środku. A teraz fajny trik, jak zamknąć w meniuku drzwi, żeby nas nie było widać. No będzie nas widać tylko z blaszaka, ale to już mniejsze o to. Wiemy, że nikogo nie ma w blaszaku, idziemy zamknąć drzwi. Drzwi są tak otwarte. Prosta sprawa, wystarczy na nie skoczyć i wrócić na pozycję. Tadam, czary mary. Było otwieranie drzwi. Teraz pokażemy, jak drzwi zamknąć. Też, żeby nas nie było widać. Trik ten można wykorzystać, kiedy jesteśmy sam na sam i chodzi o pakę. Proszę, jesteśmy w blaszaku. Wyrzucamy broń i robimy gnój. Typ będzie myślał, załóżmy, że jest na drabince i będzie myślał, że ktoś idzie drzwiami, a tak naprawdę my mu wtedy wychodzimy z blaszaka i ładujemy heada. Dobra sprawa. Trzeba dobrze przymierzyć, tak jak pokazałem, jeszcze cofnę. No, dobrze przymierzyć. Szybciej, szybciej.
Teraz ten moment. W dół. Naciskamy G. I drzwi się zamykają. No nie mamy potem tylko pistoletu, ale to mniejsza o to. A teraz pokażę, jak wskoczyć na tą skrzyneczkę. Na CPL Milu. Tak, da się. Patrzcie. Nieważne, możemy mieć broń w łapie. Jesteśmy. Fajna sprawa. Biegniemy tu od razu. Pokażę jeszcze raz. Na zwolnionym tempie. 1/4. Biegniemy, biegniemy. I zaraz się pięknie wybijamy. I bijemy botów. Czekamy tu na nich. Trena jeszcze nie było, a warto o nim wspomnieć. Bo jest na nim dużo ciekawych drabinek. Patrzcie, co z takich drabinek można robić. Teraz sobie tego chodziłem po mapie. Bawiłem się drabinkami. Poobserwujcie, co, do czego są one zdolne. O, na drabinkach generalnie poruszamy się bardzo szybko, jeśli umiemy. Można się wybijać z drabinek. Wykorzystywać do tego połączenie bunny hopa, strafe jumpa i różne rzeczy robić. Patrzcie teraz. Z wagonu, z drabinki na wagon i odwrotnie. Tutaj też się tak da. Przydaje się, jeśli ktoś bardzo dobrze ogarnia, to nie wiesz, że wygląda efektownie, to jeszcze pomaga w grze. Na lodóweczkę też skoczyliśmy. Możemy zejść z drabinki, wszystko. Teraz fajne wam pokażę, jak się dopiero co respimy, jak można szybko, nie tracąc czasu, przejść. Teraz pokażę wersję normalną, jak normalnie przeciętny koleś robi. Wskakuje i teraz się zatrzymuje, nie? Jest ten moment zatrzymania. Natomiast wykorzystam tą drabinkę, w którą teraz strzeliłem i patrzcie, jak ładnie wejdzie. Pyk. I bez zatrzymania biegnę dalej. To jest porządny trik. No i jeszcze uśmiech na koniec. O kurde, no już, już. Proszę. Dobra, a teraz pokażę, jak się szybko przebić przez to okienko. Przydaje się przy odbijaniu BS-ów. Jak już sprawdzimy, czy ktoś tam nie stał, zabijemy wszystkich niepotrzebnych, to nie musimy się przeciskać jak żółw, tylko proszę. Trik. Cyk i jesteśmy. Szybko, prawda? No. Teraz pokażę jeszcze raz. W tą stronę mi nie wychodzi, muszę poćwiczyć. Ale też się da, bo widziałem, że się da. Także jak sobie poćwiczycie, to znajdziecie ten. No właśnie. Udało się. Jesteśmy, wymiatamy. Teraz kilka słów końcowych na temat trików. Oczywiście nie pokazałem wszystkich, no bo kuźwa ich jest w chuj. Sam nie umiem większości. No nie wiem, czy nie umiem większości. Sporo umiem. Parę zapomniałem, bo nie ćwiczyłem. Ale dużej ilości nie potrafiłem się po prostu nauczyć. No za mało treningu, nie? Tak jak mówię, właśnie triki, żeby je opanować, wymagają non-stop treningu. Chwilę nie poćwiczymy i zapominamy. Na przykład ja nie poskakałem chwilę na skałkę i potem już nie mogłem, nie? Musiałem sobie dzień, dwa potrenować, żeby znów wskakiwać. Niektóre są trudniejsze, niektóre łatwiejsze, niektóre szybciej załapiemy, niektóre wolniej. Na YouTubie jest dużo szczegółowych poradników, fajnie zrobionych, jak je wykonywać, te triki przeróżne. No, co do takich podstawowych, typu bunny hop, nie? Strafe jump, no to możemy ćwiczyć praktycznie codziennie na każdej mapie. To znaleźć chwilkę wolnego czasu, o, idziesz, poskaczesz sobie, nie? Zawsze to fajnie. Musicie w ogóle dużo ćwiczyć, żeby te triki opanować, ale potem się przydają. Potem to się już robi z automatu. Człowiek nie myśli, tylko robi. No patrzcie tutaj, nie wiem czy widzieliście, to tam można wskoczyć. Taka ciekawostka jeszcze na koniec. Także mam nadzieję, że się ten odcinek przydał. Następny nie wiem, o czym będzie. Napiszcie mi, to może
Zasugeruję się waszymi sugestiami. Może coś o teamplayu. No właśnie, a propos trików, to jest dużo też trików, gdzie przydaje się jakiś kolega, nie? Jeden czy dwóch. Ale to już bardziej do drużynowej gry, to może w następnym filmiku z Klatą coś pokażemy. Klata zna te wszystkie triki. Też ciężko trenował. No, stąd już się nie da wyjść tak w ogóle. Nie da się nas tu chyba nawet zabić. Także przejebane, tylko pozostaje mi wpisać kill i się pożegnać. Na razie!